Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie z cyklu Szkice Śląska. Jak wiadomo, Śląsk jest regionem bogatym pod względem historycznym, geograficznym oraz kulturowym. Pewne cechy regionu wyróżniają go na tle innych obszarów. Górny Śląsk posiada swoją, można by rzec, osobowość historyczną, która kreśli się w konkretnych ramach stylistycznych, które czasem są określane jako kocioł sztuki. Ma to o tyle znaczenie, że tak naprawdę oprócz tradycji stylistycznych, które nakreśliły warunki gospodarcze, widzimy wyraźnie wpływ wielkich epok, które również opieczętowały architekturę Śląska. To właśnie będzie stanowiło temat naszych dzisiejszych rozważań, a scalimy je w kilku charakterystycznych elementach, które na śląskich ulicach może odnaleźć każdy z nas. Zaczniemy, proszę Państwa, od czegoś zupełnie niepozornego, co kryje się w całkowicie pospolitym miejscu. Bo oczywiście, mówiąc o wielkich stylach, zazwyczaj mamy na myśli wielkie i monumentalne budowle, ale jak to mówią, czasem diabeł tkwi w szczegółach, choć to, co się ukaże w tym szczególe, to bynajmniej nie diabeł, a jego odwrotność. Proszę spojrzeć, spod mojej ręki wyłoni się za chwileczkę póki co biała plama. Mamy już tutaj coś nakreślone ołówkiem, ale za chwileczkę dzięki precyzyjnemu cieniowaniu nadamy temu kształt. Na razie jest to, tak jak powiedziałam, biała plama i wyłoni się z tego pewna postać. Może na razie tego, co jest na środku, jeszcze nie będziemy uzupełniać. Tymczasem zajmiemy się tym konkretnym elementem. Posłużę się tutaj delikatnym odcieniem błękitu, aby podkreślić cienie. Jeśli chodzi o kolorystykę samej pasteli, to zdecydowanie ta forma, która za chwileczkę się ukaże Państwa oczom, wyróżnia się od tej czerwonej cegły, którą widać poniżej. Oczywiście już można zauważyć, że jest to fragment obiektu, związanego oczywiście z naszą tradycyjną śląską architekturą ceglaną. I w opozycji do tego pojawia się zupełnie nowy motyw. I z drugiej strony mamy to samo. Pojawiają się tutaj postaci i są to, można by powiedzieć, tak zwane dzieciuszki, aniołki, chociaż nie zawsze w sztuce skrzydlate. W fachowym może określeniu, czy też nazewnictwie, określamy je jako putta. Jest to motyw, który tak naprawdę pojawił się w sztuce głównie renesansu i baroku. Wtedy to głównie w sztuce sakralnej pojawiały się właśnie postaci dzieciuszków, które przyozdabiały ściany w formie malowideł, czy też w formie rzeźbiarskiej wnętrza świątyni. Ale również nawiązując do bóstwa Erosa, pojawiały się w formie bardziej świeckiej w parkach, w obiektach mieszkaniowych, na zewnętrznych tarasach i tak jak tutaj, również na kamienicach, bynajmniej nie w okresie renesansu, a bardziej rozkwitu naszej gospodarki śląskiej, może świadczyć chociażby o tym data 1892 roku, która za chwileczkę pokaże się tutaj i była też nakreślona ołówkiem na elemencie
znajdującym się na środku, który nam tutaj jasno przekazuje, że jest to nawiązanie, można by powiedzieć, do stylistyki baroku, czyli jest to tak zwany prąd historyzujący, czy też styl historyzujący neobarok. Wszystko to zwieńczone jest kulą. Jeszcze tutaj pojawia się nam data. No i nasze dzieciuszki podtrzymują całą tą kompozycję. Co ciekawe, kamienica ta znajduje się w jednej ze świętochłowickich dzielnic, a mianowicie Zgoda. Tutaj przy rondzie, a konkretnie u zbiegu ulic Śląskiej i Wojska Polskiego, na szczycie właśnie jednego z budynków możemy to zauważyć. Oczywiście na wielu kamienicach i budynkach w naszym regionie takie formy się znajdują. Przykładowo w Bytomiu zachęcam Państwa do spaceru. Można również nie tylko putta, ale oczywiście różne inne postaci zauważyć, które tą architekturę śląską nam dosyć mocno ożywiają. Przejeżdżając przez rondo, które przed chwilą było tłem dla naszego dzieciuszka, możemy dojechać do jednej z dzielnic Rudy Śląskiej, a mianowicie do Kołchłowic. Wydawać by się mogło, że Ruda Śląska jest jednym z najbardziej górniczych miast Górnego Śląska, a architektura wskazywać by mogła na pozostałości po rozwoju gospodarczym przełomu XIX i XX wieku. Jednak tutaj, proszę Państwa, w samym centrum dzielnicy znajduje się rynek, który jest zresztą charakterystycznym elementem układu urbanistycznego. Ma on formę tak zwanej owalnicy, od której rozchodzi się promieniście rozlokowany układ ulic. W centralnym punkcie natomiast znajduje się późnobarokowy kościół pod wezwaniem Matki Bożej z Lourdes. Zanim opowiem Państwu nieco o stylistyce, to najpierw przybliżę krótko historię samej świątyni. Jest to bowiem najstarszy kościół w Rudzie Śląskiej. Zanim powstało to piękne sanktuarium, istniał na tym miejscu drewniany kościółek z 1670 roku, wybudowany na najstarszym cmentarzu w Rudzie Śląskiej. Poświęcenie miało miejsce w 1806 roku tej obecnej świątyni, która właściwie pokazuje nam się na rysunku. Ja troszeczkę tutaj nałożę kontrastów. Za chwileczkę powiem, dlaczego akurat w takiej formie jest ten kościółek narysowany. Troszkę o aspektach plastycznych, ale może najpierw troszkę historii. Od 2008 roku jest to sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. Co na pewno zasługuje na uwagę, jeżeli spojrzymy do wnętrza świątyni, bo może od tego zaczniemy, na pewno pozostałości po zabytkowym wyposażeniu jeszcze ówczesnego drewnianego kościółka i jest to między innymi późnobarokowa ambona wisząca, kamienna chrzcielnica, dziesięciogłosowe organy, balaski, czy też balustrada chóru. Te wszystkie elementy zasługują na uwagę, ale również ołtarz główny, który może być dla wielu zaskoczeniem, ponieważ jest on wzniesiony w formie właśnie groty i powstał w 1904 roku i nawiązuje do groty Matki Bożej z Lourdes. Także kto z Państwa będzie w tym kościele, bardzo zachęcam do przyjrzenia się z bliska tej formie. No jest to, można by powiedzieć, ewenement na skalę naszego regionu. Natomiast już możemy tutaj zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. Widzimy tutaj oczywiście cechy stylu neobaroku, czy też późnego baroku, między innymi łukowe nadproże, które w tej chwili rysuje nad wejściem głównym do kościoła. Jest to kościół jednonawowy. Prezbiterium jest nieco niższe i węższe od nawy głównej, która jest tutaj
której fasada jest widoczna na pierwszym planie. Pojawiają się tutaj oczywiście gzymsy, czy też profilowane filary, które gdzieś możemy tutaj czarnym kolorem podkreślić. No i proszę Państwa, coś bardzo charakterystycznego tutaj w bardziej takiej skromniejszej formie, tak zwane spływy wolutowe. Właściwie te spływy w tej chwili umieszczam na rysunku, podkreślę je troszeczkę mocniej. Jest to bardzo charakterystyczny element, który będzie nam wskazywać właśnie na stylistykę późnego baroku i baniasty hełm wieży kościoła, który już jest podkreślony tutaj takim dosyć jasnym zielonym kolorem, kryty łupkiem, także jest to też jeden z charakterystycznych elementów. I co ciekawe, jeżeli chodzi o samą technikę wykonania tego rysunku, to oczywiście, jeżeli chodzi o pastele, to tak jak już nieraz wspomniałam, podkład, który stosujemy, ma dosyć duże znaczenie i jest istotne, jeżeli chodzi o sam późniejszy odbiór czy też wygląd rysunku. W tym przypadku akurat tło, czyli szara kartka, posłużyła nam jako półcień w całej tej kompozycji, która się tutaj pokazała, że tak powiem, albo wyszła może bardziej spod mojej ręki. Białą pastelą podkreślam to, co jest oświetlone, czyli ten fragment świątyni. I tutaj dosyć odważnie można tego koloru użyć. Gdzieś ta biel oczywiście będzie nam się tutaj przebijać na tej zacienionej części wieży kościoła. No i oczywiście cień, który też gdzieś nam się na pewno będzie przewijać. On bardziej może będzie podkreślać te formy gzymsów, czy też przyściennych filarów, które są profilowane, również cokołu, który gdzieś tu na pewno na dole może się pojawić. Ale jak widać, cała część, która znajduje się, można powiedzieć, w cieniu, czy też w półcieniu, ma kolor naszego podkładu. Także jest to jedna z technik, które można zastosować nie tylko oczywiście w technice pastelowej i na pewno zaoszczędza to nieco materiałów i czasu, a jest równie efektowna. I tu jeszcze pojawiają nam się szprosy okienne, które możemy też podkreślić jasnym kolorem, żeby troszeczkę nam się odbiło to od całości. Omawiając poszczególne elementy wnętrza oraz detali architektonicznych na zewnątrz, nie możemy pominąć charakterystyki samego stylu barokowego. Sama nazwa wywodzi się od portugalskiego słowa barocco, które oznacza w tłumaczeniu perłę o nieregularnych kształtach, czy też gorączkowe skłębienie. Kultura baroku kształtowała się pod wpływem licznych czynników, wśród których najistotniejszym były rozwój absolutyzmu oraz walka Kościoła z religijnymi ruchami reformatorskimi, takimi jak luteranizm czy kalwinizm. W XVI wieku na obradach Soboru Trydenckiego ustalono zasady walki z reformacją nie tylko militarne, ale i zasady walki za pomocą sztuki i architektury. Powstały w tym czasie kościoły jezuickie, które posiadały cechy nowego stylu. Były one swego rodzaju propagandą. Pierwowzorem tego nowego stylu jest kościół Il Gesù w Rzymie. Wzorowana na nim świątynia znajduje się m.in. w Krakowie. Jest to kościół świętych apostołów Piotra i Pawła.
I proszę Państwa, barok to swoiste teatrum, szokowanie, zwracanie uwagi widza. We wnętrzach barokowych możemy odnieść wrażenie dysharmonii. Dominuje patetyzm, powaga i słynne memento mori, czyli pamiętaj o śmierci. Barok to sztuka emocji, sztuka mówiąca, walcząca, zwracająca uwagę na wiele spraw. W baroku panowała także zasada subordynacji, czyli podporządkowania. Oznaczało to, że w całym tym zgiełku różnych form istniała jakaś myśl główna, jakaś oś, do której sprowadzał się cały układ. Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach jest typową budowlą późnobarokową, gdzie cały ten zgiełk jest nieco wyciszony, natomiast cała forma nawiązuje do form saksońskich, wypracowanych w oparciu o szkołę włoską i francuską. Istnieje w architekturze pojęcie takie jak style historyzujące. To nic innego jak słynne kierunki neo, neogotyk, neobarok i tak dalej. Śląsk jest pełen takich form, co widać szczególnie w architekturze mieszkaniowej. Oczywiście istnieje wiele wzniosłych przykładów architektury wzorowanej na dawnych stylach, jak chociażby nieistniejący już niestety pałac w Świerklańcu oraz inne tego typu obiekty wznoszone przez wielkich śląskich przemysłowców. Jednak to, co możemy zobaczyć za przysłowiowym rogiem, to nic innego jak kamienice z przełomu XIX i XX wieku, których na naszej ziemi nie brakuje. Oczywiście widzimy tutaj niemal cały przekrój stylistyczny, jednak są pewne elementy, które możemy spotkać najczęściej. Jednym z nich jest tak zwane boniowanie. Zanim pojawi się tutaj kilka przykładów zastosowania, to najpierw wyjaśnię, co oznacza to pojęcie, rysując już tutaj oczywiście formę boniowania. Jest to, proszę Państwa, nic innego jak dekoracyjne opracowanie krawędzi oraz lica ciosu kamieni lub też jego naśladownictwo w tynku, w postaci ozdobnych rowków, czy też profilowań. Na razie może jeszcze ten rysunek niewiele mówi, ale za chwileczkę ta forma geometryczna nam się tutaj pojawi. Oczywiście boniowanie, czy też bonia mogą występować w różnej formie. Mogą one być płaskie, czy też tak jak tutaj wyżej widać na rysunku. Lub też wypukłe. Właściwie tutaj one też są wypukłe. Mniej więcej mamy tą formę narysowaną, za chwileczkę już będziemy ją cieniować. Tutaj akurat mamy przykład boniowania wypukłego. Mogą one być na przykład zwierciadlane i tak dalej. Zachęcam do lektury o detalach architektonicznych. Boniowanie znane jest tak właściwie od starożytnego Rzymu, ale swój prawdziwy rozkwit przeżywało w okresie renesansu, kiedy to w tynku naśladowano poprzez właśnie system profilowań pionowych bądź poziomych, naśladowano obecność kamienia. Różne oczywiście takie formy można spotkać w wielu miejscach w Polsce, ale tutaj na Śląsku również mamy tego przykłady. Akurat to boniowanie, które pojawia się w tej chwili na rysunku, możemy zobaczyć w Katowicach, w dawnym gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego, który powstał na przełomie lat 1928 do 1930. Tak właściwie data 1930 roku widnieje na elewacji tego obiektu. To, co w tej chwili rysuję, znajduje się na parterze. Jest to poprzecinane to boniowanie oknami. Kto z Państwa będzie na ulicy Mickiewicza, oczywiście zachęcam do przyjrzenia się temu obiektowi. On nawet zasługuje, myślę, na uwagę ze względu nawet na swoją formę, dlatego że został on wybudowany w miejscu dawnej kamienicy wyburzonej
przy ulicy niegdyś Skośnej, która w tym miejscu istniała. Stąd jego, można by powiedzieć, dziwna forma w postaci 7 prostopadłościennych uskoków, które właśnie w taki skośny kształt się układają. Oczywiście oprócz boniowania widzimy tutaj też pilastry, ale może tym razem nie o tym. I już tutaj zaznaczymy jasnym kolorem akurat bonia wypukłe. Są one gładkie w tym przypadku, ale również w Katowicach, w innych miejscach, między innymi wokół Placu Wolności. Możemy zauważyć bonia gładkie, boniowanie gładkie, a także na przykład groszkowany, czyli posiadające jakąś już konkretną strukturę, fakturę, która to boniowanie wyróżnia na tle innych. Jeżeli ktoś z Państwa oczywiście będzie w tych miejscach, to zachęcam do przyjrzenia się tym formom. Oczywiście boniowanie może występować na całej elewacji, czy też w parterze, ale także może stanowić obramowanie drzwi i okien, czy też może znajdować się na narożach budynków, co oczywiście jest widoczne też w wielu miejscach, na przykład w Chorzowie. Kto z Państwa będzie przykładowo przejeżdżać tramwajem, czy też samochodem, warto spojrzeć przez okno w górę i przyjrzeć się tym, można powiedzieć, antycznym formom, które bardzo często w naszym śląskim budownictwie były wykorzystywane. I tymczasem wyłania nam się już cały rysunek tego boniowania. Królem stylów historyzujących na Śląsku z pewnością będzie neogotyk, który bardzo często ukazuje się w architekturze naszego regionu, szczególnie jeśli mówimy o obiektach sakralnych. Niemal wszystkie kościoły wznoszone w okresie największego rozwoju przemysłowego Górnego Śląska swoim stylem nawiązują do form gotyku oraz do form romańskich. Oczywiście mamy tu do czynienia z tak charakterystycznymi elementami jak potężne witraże, ceglane ściany, przypory, które miały spełniać rolę wieży sił w gotyku, a także spiczaste wieże oraz specyficzny układ wnętrza. Do tego wszystkiego dochodzą stylizowane dekoracje wnętrz oraz wyposażenie sakralne, czyli ambony lub ołtarze itd. I tutaj również z powodzeniem odnajdziemy formy gotyckie, o czym mogą się Państwo przekonać, będąc w jednym z wielu kościołów w miastach naszego regionu. Jednym z elementów charakterystycznych są ozdobne wieżyczki, czyli tak zwane pinakle. Jest to nic innego jak pionowy element dekoracyjny, który był zazwyczaj zwieńczeniem elementów konstrukcyjnych w architekturze gotyku i neogotyku, ale również możemy go spotkać jako dekorację wyposażenia sakralnego w postaci akcentu rzeźbiarskiego. Jest to smukła wieżyczka zakończona od góry iglicą, której krawędzie są udekorowane tak zwanymi żabkami. Na jej zwieńczeniu znajduje się widoczny już w tej chwili na rysunku kwiaton, który wykonany jest w kształcie kwiatu o rozłożonych pączkach w otoczeniu zazwyczaj 4 liści na kilku poziomach i nierzadko są one złocone. Ten kwiaton już tak właściwie jest wykończony. Ale na co chciałam tutaj zwrócić uwagę? Oczywiście możemy podkreślić go jeszcze mocniejszym światłem i to też chciałam tutaj zrobić na Państwa oczach. Jeżeli
oczywiście ktoś z Państwa będzie sięgał do pasteli, można użyć czasami mocniejszych kontrastów, proszę się tego nie obawiać, to dodatkowo nada plastyczności i wyrazistości całej kompozycji. I oczywiście, o czym dzisiaj już mówimy, o podkładach, tutaj mamy podkład akurat zielony i oczywiście można by przypuszczać, że podkład taki no może nadawałby się do rysunków związanych na przykład z naturą, a tutaj akurat widzimy, że jest to detal architektoniczny czy też rzeźbiarski ołtarzy, które są widoczne w wielu kościołach w naszym regionie. Tutaj oczywiście jeszcze może podkreślę to troszeczkę cieniem. Tak jak już wspomniałam, nierzadko one są złocone. My te złocenie troszeczkę możemy tu jeszcze podkreślić w miejscu tych liści, promieni liście rozłożonych. No i oczywiście, co tutaj by się na pewno przydało w rysowaniu, to może zakres tonalny, którego użyłam. I mogę tutaj ten zakres tonalny z boku gdzieś narysować. Od jasnych brązów do ciemnych warto te kolory gdzieś mieć. Może powstanie to troszeczkę taka tęcza. I te kolory na pewno się w trakcie rysowania jakichś konkretnych elementów czy też detali przydadzą. I przydadzą się również do rysowania natury. Oczywiście na takim podkładzie, który widzimy, również może ona być z powodzeniem rysowana i myślę, że efekt będzie piorunujący. Także mamy tutaj pewną gamę kolorystyczną, która została w tym rysunku zastosowana. Jeszcze widzę, że jeszcze jeden kolor mamy tutaj. Taki powiedzmy pośredni beż, który też nam tu pomiędzy tym ostrym, kontrastowym światłocieniem się pojawi. No i oczywiście warto wszystko zawsze przysmużyć, żeby troszeczkę nadać pewnej miękkości. Pastela jest tak wdzięczna, że da się bardzo pięknie uplastycznić i zmiękczyć. Odbyliśmy dziś podróż do wielu miejsc na Górnym Śląsku. Każde z nich przedstawia różnorodność i bogactwo stylistyczne, które dopełnia tradycję regionalnej architektury i sztuki. Myślę, że przejeżdżając ulicami naszego regionu, każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie, do czego oczywiście gorąco zachęcam. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.